Tomasz Barański partnerował Justynie Żyle w tańcu z gwiazdami. Dobrze poznał byłą żonę Piotra i w rozmowie z jedną z gazet zdradza, jaka jest prywatnie. Ma dla niej sporo ciepłych, ale również gorzkich słów. Przyznaje bowiem, że ich pierwszy występ na parkiecie był bardzo nieudany. Justyna Żyła zasłynęła z publicznego prania brudów. W zeszłym roku ujawniła małżeńskie problemy. Przekonywała, że Piotr ma kochankę i zaniedbuje dzieci. Takie wyznania przysporzyły jej popularności. Na jej fali zaliczyła rozbieraną sesję do Playboya i kilka wywiadów. Założyła też kanał na YouTube. Śledzi go niespełna tysiące osób, co raczej nie jest oszałamiającym wynikiem, lecz wystarczyło, by zaprosić Justynę do udziału w tańcu z gwiazdami. Reklama żyła sparowano z Barańskim. Byłej żonie Piotra od początku nie szło najlepiej. Nasz debiut był najgorszym występem w historii tańca z gwiazdami. Niestety, muszę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Praca z Justyną to dla mnie nauka cierpliwości. Patrzę jednak na nas z optymizmem. Taka partnerka uczy mnie podchodzić do mojej pracy z większą odpowiedzialnością, opowiada Barański we fleszu. Oceniam, że ograniczenia Justyny tkwią w jej głowie i że te kamery, światła zamieszanie, cała otoczka szału wyraźnie ją sparaliżowały. Najwyraźniej do tego stopnia, że w ostatnim odcinku odpadła z programu. Mimo, że na parkiecie nie szło jej najlepiej, Barański nie szuka w niej również pozytywów. Wiem, że może Justyna nie jest najzdolniejszą osobą, jaka mi się trafiła w programie, ale zżyłem się z nią. Uważam, że jest dobrą osobą, taką z sercem, na dłoni. Jest na pewno bardzo empatyczna, czasem może trochę naiwna, ale z pewnością bije od niej dobro. Bardzo ją polubiłem, wyznaje tancerz. Wygląda na to, że dzięki udziałowi w tanecznym szałżyła zyskała świetnego przyjaciela. Zresztą zawarcie nowych znajomości było też powodem, dla którego zdecydowała się przyjąć propozycje producentów. Były też inne motywacje. Powiedziała to tak fajnie, po góralsku, a która by nie chciała zatańczyć z barańskim czy maserakiem znak zapytania apostrof śmiech. Dodała też, że skoro przez tyle lat robiła coś dla innych, to najwyższa pora, żeby zrobić coś dla siebie. Justyna chce po prostu korzystać z tego, co jej życie przynosi, zdradza Barański. Zobacz więcej materiałów.